Cześć, 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 jestem Ghost, a to któryś tam już z kolei odcinek Let's Play Half-Life 2. Zakończyliśmy w tym momencie i tutaj czeka nas niespodzianka. Bum. Dlatego też... jak tu się wysiadało? Aha. Zakończyłem ten odcinek wcześniej, wtedy, chodź. Bo właśnie tutaj jest taka pułapka. Kombinat nas napadł i musimy się przed nimi obronić. No. Może, a raczej na pewno zauważyliście, że wczoraj nie było odcinka. Jest to spowodowane tym, że no, grałem w Dead Island. Strasznie was za to przepraszam. Zasiedziałem się i zapomniałem o Half-Life'ie. Dzisiaj sobie na to już nie pozwoliłem. A gameplay z Dead Island ukaże się jak najszybciej, mi się to uda. Dzisiaj, może, a na pewno jutro. A jutro... może... Dostaniecie filmik z Minecrafta, aczkolwiek, gdyż już ponieważ ukazał się już Minecraft wersji 1.8. Oficjalnie. No, wracając do tej gry, weszliśmy sobie do takiego domku, całkiem, że tak powiem, przestronnego. I nas ostrzeliwują ze wszystkich stron. Normalnie nie ma gdzie stanąć tak, żeby nas nie bili. Ła, mam troszkę mało życia. I dalej mnie ktoś... Kto mnie bije? Przesadzili tutaj twórcy. Nieco. Nieco. Ła, headshot. Urwało gościowi głowę. Stój, stój, cholero. Gdzie biegniesz? Do hunterów warto walić z tego tutaj. To jest rozgrzany pręt. Bo on jest dosyć silny i zabiera im sporo życia. Ale ogólnie główną bronią przeciwko hunterom są kule energetyczne, bo zabijają je jednym strzałem. Tak się składa, że kulę przy sobie energetyczną mam. Więc... jak spotkamy huntera, to go zabiję. O, kusza. Fajnie. O, hunter. Widzieliście? Pyk i się usmolił. Może też przyuważyliście, że mnie lepiej słychać. Jest to spowodowane... Nie potrafię się wysłowić. Jest to spowodowane modyfikacją, którą wprowadziłem sam. A dokładniej zbudowałem sobie stelaż do mikrofonu z długopisu i mazaka. I kawałka taśmy klejącej. Ale się sprawdza. Myślę, że słyszycie mnie głośniej. No, jeśli chodzi o jakość, to nie jest źle. Przy okazji chciałbym wam polecić mój mikrofon, jest to Zalman Mic 1, Mic 1, Zalman. On kosztował mnie bodajże 20 parę złotych, ja już nie pamiętam. Jest strasznie malutki, jest to coś na wzór tych mikrofonów, których używa się w telewizji, taki przyczepiany do ubrania. No ale jakość jest taka, jaka słyszycie, przy czym wy słyszycie nawet gorszą, bo ja świeżo po nagraniu mam ładniejszą jakość. Jak za tą cenę nie sądzę, żeby można było kupić lepszy mikrofon. No. Co mamy zrobić? Mamy sobie otworzyć to przejście, które nam się zamknęło z tych promieni. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane, będzie to kolejna taka łamigłówka, jakich w tej grze jest pełno.
Ups, działko. Nie udało się go. O, udało się. There's the power source for the shields. Huh. I haven't skimped on security either. Let me see if I can disable the shields and get you closer to the reactor. Okay, it looks like I can open them from here, but I won't be able to come in with you. Here goes. Dobra. Włączyły nam się z powrotem laserki, więc droga w jedną stronę. No, kibel. Nie ma sraj taśmy, to jak oni tego... Ten tego... Bez sraj taśmy? Ręką? Zresztą... Nawet nie powiem, że niehigieniczne. No to jeszcze gorzej. Boom. Szczerze powiedziawszy, nie mam ochoty w to grać. Wolałbym pograć sobie w Dead Island, a jeszcze bardziej w tą inną grę, którą mam mieć. No, jako że olaliście mój konkurs, no i dobrze, bo on był głupi. Mieliście do tego prawo. To nawet nie był konkurs, tylko takie tempe moje pytanie z mojej strony. Teraz w sumie uważam, że to było głupie. No i dobrze uważam, że to było głupie. Ta gra to będzie Battlefield Bad Company 2. Chyba już nawet kiedyś o tym mówiłem. Będę ją miał w piątek, więc sobota, niedziela jakoś tak ukaże się filmik z trybu multiplayer. Zagra tam z nami Michał, zwany potocznie Jaroszem. Można zobaczyć go w odcinku Let's Play Minecraft, w którym strzelamy się w lesie, tak zwanym Vietnam Parku. Naparzamy się łukami. On tam też gra w tym filmiku. Przy czym mamy jeden problem techniczny z jego mikrofonem, ale spróbuję to jakoś zrobić, żeby to działało. Tak, Alex, wsiadaj, jedziemy. Aha, jeżeli byście ciekawi byli, o co mi chodziło z tym motywem z tej gry w tamtym filmiku, gdzie mieliście znaleźć ten motyw. Kiedy wchodziłem do pomieszczenia z telewizorem wielkości wanny, pewno jeżeli ktoś oglądał, to kojarzycie. I wtedy poleciała muzyczka właśnie z Battlefielda Bad Company przez chwilkę, kawałek refrenu. No. Oła, jak tu się nitro włączało. Aha, tak, już wiem. No cóż, pomału zbliżamy się do White Forest. Myślę, że nawet w tym odcinku moglibyśmy już tam dojechać. Tak. Przy czym to oczywiście to, że tam dojedziemy, to nie znaczy, że zakończymy grę. Mam problemy ze sterowaniem, jestem przyzwyczajony teraz w tej chwili do Dead Island. Tam też można jeździć pojazdami. O, fajnie się udało. O, jacie. Skrzyneczka uciekła. No, i ciśniemy dalej. Powiedzcie, jak wam się podoba teraz, nie wiem, jakość dźwięku, czy nie mówię, nie wiem. No czy jest lepiej niż było, jeżeli tak, to będę stosował ten statyw śmieszny. Śmieszny mnie jego wygląd. Ktoś mi tam pisze, spamuje mi na akuku. Zapomniałem wyłączyć, to was przepraszam, olewam, nie odpisuję. Odpiszę, jak skończę. Choćby się paliło, to teraz nikt mi nie przerwie. A jak się będzie walić, no to zasłonię siebie i komputer i dalej będę nagrywał. Jest i White Forest, tam gdzie te anteny. No jak tu się wysiada? Aha. Idziesz?
Oh no, patrzcie co wyszło, Strider. I teraz będzie taka fajna akcja, uwaga. Co tu się dzieje teraz? Doc. Walka robota z robotem. Obstawiamy 3 do 1 na Stridera. Na Kliczko z Adamkiem. Chociaż tutaj wynik będzie całkiem inny. Strider też ma większy zasięg ramion. Aczkolwiek siła jednak jest po stronie Doga. I Dog przywali mu, uwaga, zaraz będzie odliczanie. O, założy mu duszenie. Jest! I Strider przyduszony. Jeszcze się szarpie. O, Strider puścił pawia na sędziego. Czyżbyśmy mieli obustronny knockout? Liczymy Dogowi. Raz, dwa, trzy. Nie, Dog żyje! Dog wygrał! KSW! Srumite! Poniosło mnie troszkę. Nie szkodzi. O, koledzy. Otwieraj nam przejście, psie. Teraz czeka nas wyścig z Dogiem, który też jest oznaczony na naszym radarze. O, ale nas odepchał. Zabiera truchło muchy i zaraz będzie rejs. Rejs. Wyścig. Rejs mogło zabrzmieć trochę, że tak powiem, morsko. No, ścigamy się. Za wygranie z Dogiem jest osiągnięcie, ale że ja z nim wygrywam zawsze, więc już je dawno odblokowałem. Nie uświadczycie tego przyjemnego obrazka w prawym dolnym rogu. No, White Forest na nas czeka i jak dojadę do White Forest, to zakończę ten odcinek. Nie chcę, żeby był przesadnie długi, będzie się długo renderował i długo wysyłał. Jak będzie nieco krótszy, jesteśmy. Jak będzie nieco krótszy, to jeszcze dzisiaj zrobię. O, wysiadłem, a auto dalej działa. Coś się zbugowało? No właśnie, jeżeli odcinek będzie nieco krótszy, będzie się krótej wysyłał, to jeszcze dzisiaj zrobię odcinek, znaczy gameplay z Dead Island. Jest i White Forest, stara baza rakietowa, radziecka zresztą. Nie, nie, tutaj nie ma podziału na państwa, a nawet jeśli był, to już go nie ma. Znaczy kiedyś był na pewno, w pierwszej części jesteśmy w USA, a w drugiej części to już się tak pogmatwało, że nie wiadomo gdzie jesteśmy. No i myślę, że w tym miejscu zakończymy. Dzisiaj jest środa, więc jutro i pojutrze także normalnie powinien się ukazać odcinek Let's Play Half-Life 2 Episode 2. Na dzisiaj to nie. Na dzisiaj nie. No teraz to tyle. Do usłyszenia. Cześć.